W sobotę odbył się zjazd zwyczajny chówca ZHP Jaworzno. Obrady zjazdowe rozpoczęły się o godzinie 9 w sali obrad Urzędu Miejskiego. Podsumowujemy całą kadencję czteroletnią. Następnie będziemy wybierali nowe władze. Oprócz komendanta chówca wybierzemy nową komendę chówca, a także komisję rewizyjną chówca, która będzie kontrolowała to, jak pracuje komenda. Podczas zjazdu wybrano nowego komendanta chówca. Kończący kadencję komendant harcmistrz Łukasz Dobosz z przyczyn zawodowych i osobistych nie kandydował na kolejną. Bycie komendantem to jest praca tak naprawdę 24 godziny na dobę. Trzeba być pod telefonem dla swoich harcerzy, swoich instruktorów. To jest również cała papierkowa robota, to jest pozyskiwanie sponsorów, dotacji, tak aby dzieci w naszym mieście miały zapewnione fajne zbiórki, super obóz czy jakieś zajęcia pozalekcyjne. Na początku zjazdu Łukasz Dobosz wręczył nagrody i odznaczenia dla osób wspierających chówiec, a także odznaczył wyróżniających się harcerzy. Podsumował także swoją kadencję. Nową komendantką chówca ZHP Jaworzno została wybrana harcmistrz Kinga Jędrzejek. Od wielu lat jestem związana z chówcem Jaworzno i pełniłam funkcję zastępcy komendanta chówca trzech poprzednich komendantów. No i przyszła taka pora, żeby przejąć pałeczkę i wystartować jako komendant, zmierzyć się z tą funkcją. Kinga Jędrzejek zapowiedziała, że podczas swojej kadencji będzie kontynuować dzieło chówca po Łukaszu Doboszu. Ostatnie lata, jeśli chodzi o działalność chówca, były fantastyczne. Ludzie są zmotywowani do działania, bardzo kreatywni. Zależy nam na tym, żeby pozyskiwać nową kadrę, żeby dbać przede wszystkim o wizerunek harcerstwa w mieście. No i robić to, co robimy. Nowo wybrana komendantka zaproponowała zebranym skład komendy, który został zaakceptowany. Komendant chówca jest członkiem komendy i to wspólnie pracowaliśmy na ten sukces pod wodzą Łukasza. Teraz po prostu zmieni się osoba kierująca, ale zespół pozostaje taki sam, dobry zespół. Oprócz niej w skład komendy chówca weszli podharcmistrz Magdalena Mika, podharcmistrz Marta Mazur, harcmistrz Paweł Duda, podharcmistrz Karina Gajwoźniak, harcmistrz Renata Frankowicz oraz harcmistrz Robert Duda.